Cześć, siemanko, ja jestem Bajzi i dzisiaj w tym odcinku chciałbym wam pokazać, jak z akordów zrobić cały beat. Może bez jakichś zbędnych tłumaczeń póki co, przejdźmy do zrobienia sobie jakichś akordów. Tonację mamy w tym wypadku D minor, więc zaczynamy od nuty D. Przynajmniej ja sobie tak zawsze lubię zacząć. Później pójdźmy może w F, C i A sharp. Dobra, i teraz układamy akordy. Akordy się układa tak, że bierzemy sobie o 2 lub o 3 kroki w skali. Mamy skalę znaczoną, więc jakby akord jeden będzie taki. Pierwszy. Drugi będzie taki. Trzeci. I czwarty. Opuścimy sobie tą nutkę, żeby jednak były bliżej siebie te dźwięki i zobaczmy może coś takiego. Okej, gra to fajnie, no ale póki co jest sucho, co nie? Dodajmy sobie niższe nuty basowe. Tylko sekundka. To było F, prawda? Prawda. Czyli tu musimy ułożyć F. Tu musimy ułożyć C i tu musimy ułożyć A sharp. Jeszcze oktawę niżej. Teraz fajnie na przykład byłoby zrobić coś takiego. Tak. Okej, już to lepiej brzmi. Ciekawiej. Chodzi o to, żeby jakby troszkę rozjechać te nuty, żeby one nie wybrzmiewały w tym samym momencie wszystkie. Okej, bardzo fajnie to brzmi teraz. Teraz sobie użyjemy narzędzia Strum, skrót Alt-S, żeby trochę nadać tym akordom ludzkiego takiego swingu. Odsuniemy je trochę od siatki. Coś to narzędzie nie chce mi do końca działać. Możemy to zrobić też z Alt, przytrzymując Alt. Trochę przesuwając każdą nutkę. I troszkę zmieniając im głośność, tym nutom poszczególnym. Czyli żeby raz uderzyła głośniej, raz ciszej. No bo jakbyśmy grali to na klawiszach, to nie zagralibyśmy w tym samym tej samej głośności każdego uderzenia, no bo nie jesteśmy w stanie tak klawiszy przycisnąć. Troszkę za daleko tym porozjeżdżałem. Dobra, zostawmy sobie na razie coś takiego. Możemy dodać jeszcze jakąś melodię taką u góry. Tap melody. Najlepiej dźwiękami z akordów.
nie tak. Wyrównajmy to jednak. W tym wypadku się akurat to nie sprawdza, ale o to właśnie chodzi, żeby sobie po prostu próbować i sprawdzać, czy działa, czy nie działa. W tym wypadku nie zadziałało to narzędzie Strum tak, jak powinno. Trochę źle brzmią rozsunięte te nuty. O, już lepiej. Możemy sobie użyć dźwięku A i F. Sobie skopiujemy, dodając nutkę jedną E wcześniej. Okej, tu sobie wytniemy tą końcówkę. Oj, nie trafiłem. Niestety nie wyciało się równo, musi się uciąć równo przy siatce. Dobra. Akordy są jakie są, nie będziemy nad tym się zastanawiać mega, bo chodzi nam dzisiaj o coś innego. Teraz tak, mając takie akordy, mając podział na to, że to są nuty basowe tutaj, że tutaj jest tak zwana tab melody, możemy sobie ją od razu stąd usunąć, właściwie to wyciąć i wkleić ją do następnego instrumentu, jakim są belsy u nas. Teraz wyłączmy sobie na chwilę piano i zobaczmy, jak to działa, jak grają same belsy. Dodałbym tu jeszcze jakąś nutkę na początku. Może to być D, z racji, że używamy... I zobaczmy, jak gra całość. Teraz tak, mamy tutaj te niższe nutki, które jeszcze nie są nutami basowymi. Je też sobie możemy wyciąć Ctrl X i dorzucić do na przykład kolejnego instrumentu, jakim będą w tym wypadku jakieś takie skrzypce. Najniższe nuty basowe. Bierzemy oczywiście do naszej 808. Teraz mamy tak naprawdę już jakieś tam bazę, żeby układać jakiś prosty beat. Tak naprawdę, żeby mieć pozycję wyjściową i układamy sobie prosty beat w ten sposób, że jakąś perkusję układamy. Teraz ważne, żeby 808 uderzała w tych samych momentach co kick, więc najprościej będzie sobie zabrać stąd kick, Ctrl C, wkleić Ctrl V i popatrzeć, na przykład opuścić sobie niżej, popatrzeć, w których momentach powinna uderzać nasza 808 i uzyskać to w ten sposób. Ja nie będę tutaj zmieniał wysokości tego
tej 808 przynajmniej na razie. Układamy ją tak jak grają podstawowe nuty akordów, bo na potrzeby tutoriala nie będziemy się z tym bawić, a jakby dla was zostawiam jakieś różne wariacje. Tutaj sobie zrobimy tak, że sobie damy slide. Usuniemy teraz te wszystkie nutki stąd. Teraz tak, tutaj mamy trochę ciszy, co nie? To można by zrobić jeszcze jakąś wariację tej oto 808, żeby coś się też podziało. Coś mi ta końcówka tutaj nie gra, nie wiem o co chodzi. Nie tak właściwie, a nawet tak. Hi-hety. Alt-U. Tniemy. Możemy zrobić taki patent, że ustawić to jakby w triolach. Okej, to jest fajne, ale wiecie co zrobimy? Te triole przeniesiemy sobie tutaj, gdzie mamy to puste miejsce. Te triole sobie ustawimy tutaj. Tutaj przestawimy to, żeby grało normalnie. Ok. Nie będziemy się nad tym za dużo rozwodzić. Warto jeszcze sobie zrobić Alt-R. Trochę jakby panoramą się pobawić w hi-hatach. Głośnością, żeby nie grały w takiej samej głośności właśnie. Najeżdżając na nutkę, naciskając Alt i scrollem obniżamy głośność całości. Możemy sobie dodać jakiś open hat. I tak naprawdę mamy jakąś tam podstawę do tego, żeby robić beat, więc nie będziemy tutaj się jakoś nad tym długo zastanawiać, tylko dajemy split by channel i teraz układamy sobie na playliście.
naszą aranżację. Nie przygotowałem się, nie wyciągnąłem jakiegoś crasha ciekawego. Dajmy tutaj jakiś crash. Jakiś najprostszy tak naprawdę. Dajmy jeszcze może jakiś jeden. Tylko czy my tu będziemy to mieli? Tu nie będziemy mieli. Poszukajmy tutaj. Chodzi nam o coś długiego. Może być coś takiego nawet. Obrócimy to sobie. I sobie zrobimy tak. Na pewno troszkę ciszej. To również. Nie, ten crash będzie słaby, bo jest dosyć szybki, krótki, a nam by się przydał bardziej taki dłuższy. Tu nie będzie. Tak to właśnie jest z tymi crashami. Może coś takiego. Zacznijmy sobie to jakoś wstępnie aranżować. Myślę, że to będzie ok, pod warunkiem, że zrobimy tutaj... Że zrobimy tutaj taki patencik. Zaznaczymy sobie ten fragment. Niestety to było nie to. Okej. A coś takiego sobie zrobimy. Może jeszcze nawet nie tak. Przestawimy sobie to jeszcze dalej. Żeby było troszkę jednak ciekawiej. Okej, teraz możemy sobie dodać nasz tak producencki. To ważne, by używać swoich tagów.
Crazy. Teraz wasze jakby kwestie jest to, żeby na przykład to pianino zagrało później na przykład oktawę niżej. Na przykład w tym momencie, może nie tutaj, tylko po 8 wersach, żeby było tak bardziej. W taki sposób buduje nam się aranżacja tak naprawdę z akordów, które sobie ułożyliśmy na początku. Uważam, że to jest mega fajny sposób, jeśli nie macie pomysłu na jakieś melodie, na jakieś... w ogóle, jeśli macie pomysł na beat, ułożyć sobie cztery proste akordy, troszkę je porozsuwać, dodać niskie nuty, które będą po prostu robiły nam tego typu rzeczy. No i oczywiście bas. Dodać sobie coś do góry, to tak naprawdę już na słuch. Kwestia miksu tak naprawdę. Teraz trzeba byłoby tutaj zmiksować to na tyle dobrze, żeby po prostu grało ze sobą, żeby się nie gryzło. Ale to może już w poprzednim, w następnym odcinku. Tutaj jeszcze słyszę, że ta końcówka jest nie bardzo. Możemy to ją uciąć. Można w ten sposób, a można jakby troszkę alt dać mniejszy, nie. Dobra, to jest nasz bicik z akordów tak naprawdę. W skrócie, wiadomo, że jeśli robimy coś bardziej na poważnie, a nie jakby pokazowo, to siedzimy nad tym, nad każdym dźwiękiem troszkę dłużej, nad doborem tych dźwięków. Według mnie tutaj perkusja średnio się zgrywa. Trzeba byłoby na pewno trochę w miksie posiedzieć. Sama jakby melodia z basem. Ta 808 jest przekombinowana na pewno. Trzeba byłoby troszkę jakby jej... trochę ją uspokoić, usiedlić, bo trochę za bardzo ją przekombinowałem. No ale właśnie kwestia tego, żeby się bawić, żeby sobie próbować i słuchać. Najważniejsze w produkcji jest słuchanie tego, jak to brzmi. Z prostych akordów
jesteście w stanie, słuchając tego, co robicie, zrobić właśnie jakąś taką fajną aranżację. Także w tym odcinku to było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za to, że obejrzeliście. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to możecie zostawić lajka. Będzie mi miło. Jeśli macie jakieś propozycje, co chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku, dajcie również znać. A na dzisiaj to tyle. Żegnam się. Mówił do Was Bajzi. Cześć.